Siemanko, ja jestem Paktajca, w dzisiejszym odcinku gramy w pierwszy odcinek Zratowania Świata na moim kanale. Słuchajcie, mało osób prosiło o ratowanie świata, ale ja postanowiłem zrobić to ratowanie, bo faktycznie fałdolce by się przydały. Jak widzicie, mam tylko 105, to nie jest jakoś dużo, a wchodzą w serię ikony, które są bardzo fajne, więc ja bym chciał je mieć. Mam jakoś 7 stronę deskogrodu, to jest bardzo mało. Radek ma większą moc ode mnie, jak widzicie. Więc tak, Radek sobie poogarnia tam obudówkę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z ratowania świata, to zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję oczywiście, to jest bardzo ważne. Jeżeli chcecie ze mną i z Radkiem zagrać w ratowanie świata jakieś misje na odcinek, no to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jeżeli chcecie. No i myślę, że to chyba tyle. Radek tutaj obudowuje. I nie mam nic do trade'u, a nie, to mam do trade'u tylko, ogólnie... Ja w ratowanie świata nie grałem ponad pół roku. Teraz zacząłem, dopiero chyba to 3 misje zrobiłem z Radkiem, już mogłem wyżówkę i postanowiłem dla was to nagrać, dlatego tutaj mam tylko do trade'a taki mały ten. Ogólnie nie grałem po prostu pół roku, tu się tyle pozmieniało, że już nic nie ogarniam. I uwaga, czy można rozpocząć? Dokładniej, można rozpocząć. Nie, jeszcze nie. Radek mówi, że niestety jeszcze nie. No ale dobra, poczekamy sobie. Jak widzicie, mam rubeźnik, on ma 58 mocy. No na razie nie mogę więcej, ale mam expa oczywiście, ale nie mogę, bo nie mam na tyle mocy, ale myślę, że moc zdobędziemy w kolejnych odcinkach. Bronie. Broni mam bardzo mało. Bo jak kończyłem grać w ratowanie, to sporo rozdałem. Mam grabarza 106, 8 dwójka skara, potem rtęciowy LKM 8.2, no a potem takie główienka. Tak samo mam z tym, no i amunicji nie mam zbyt dużo, ale będę chciał to zmienić, będę chciał po prostu grać teraz w ratowanie i po prostu zdobyć więcej, żebyście chcieli to po prostu oglądać, co ja zrobiłem, nieważne. Jakiś Szymal mnie zaprasza do grupy. Dobra, więc myślę, że zaczniemy rozbudowę burzowej tarczy, już zaczniemy. Radek, przygotuj się i co? Lecimy. No to jazda! Moc osłony rośnie! Więc fala jedna, cztery, zaczynamy. Tu patrzę resztę do mocy, bo bardzo dawno nie grałem w ratowanie. I co? O, no jest stamtąd. Ogólnie bardzo dawno nie grałem. Co to jest? Nie wiem, w ogóle nie wiem, czy to jest czułość w ogóle. Ratowanie chyba nie ma. Niestety. No, powiem wam tak, że to nie jest takie trudne. Chyba, ale mi się wydaje, że zawsze pierwsza fala jest łatwa, a potem... Nie no, pamiętam jak grałem kiedyś w ratowanie, to tylko jednej burzówki nie mogłem zrobić, a tak to zawsze na jednej poszło. Dobra, Radek, widzę cię, jak on tutaj poprze, to się zrób, bo ja nie wiem. No i właśnie, jeżeli będziecie zostawać dużo łapek w górę pod tą serią, to mi to będzie mogło... Halo, gdzie wy idziecie? Halo! To mi to będzie... Halo, gdzie wy się wybieracie? To mi to będzie właśnie mobilizować do tego, żeby grać w ratowanie i żeby przejść za chwilę na dolinę. Przetrzecie się tu, nie? Ej, czekaj, bo ja winę chyba. Drugi szpych leży. No, myślę, że wszyscy nas tylko nie leżą. Ale nie, bo my oni burzówka atakują, nie? Przygotuj się na atak ze zachodu. A. Amplifikator A. Oni teraz będą atakować amplifikator A. Dlatego Radek musiał obudować amplifikator C, bo oni będą atakować. Fala druga atakują to, fala trzecia chyba to, no nie wiem, ale faktycznie każda będzie z tych atakowana, na razie ta. No i w ogóle jak wam się podoba, jak ja to obudowałem, bo Radek obudował to na szybko oczywiście, a budowałem to sporo, więc napiszcie, czy ładnie Radek to obudował. Mi się wydaje, że fajnie,
tak sposobem. Nie masz szans. Tutaj nie pytajcie się, co się działo, bo długa historia. O, i się zaczęła już fala. Oni podchodzą, więc naprawdę jest spoko. Ja zawsze zbieram śrubki, bo ja tych śrubek mam bardzo mało. I ogólnie bym chciał dużo ekstra ratowania, żeby wam się fajnie te filmy oglądało. Niestety. O nie, koniec amunicji. Kurde, dobra, ja kiedyś muszę zaś amunicję wytworzyć. Chciałbym. Amunicja! Jezu, aha, bo ja zawsze grałem tą ninja, a to się przerzuciłem na rówieżniki i się dziwnie zjadza. Ale myślę, że na razie to ogarnę. Dobra. Akurat to jest trudniejsza fala, bo to trzeba bronić przez jakiś czas, nie? To jest takie trochę słabe, ale okej. Okay. W ogóle napiszcie mi w komentarzach, czy wam się podoba miniaturka tej serii, bo zawsze ją mogę zmienić, jak wam się nie podoba, to napiszcie w komentarzach. Nic z tego. Ajajaj, dobra, nie no, myślę, że oni nie mają szans akurat tutaj nawet się dostać do tego. Ale powiem wam tak, że na przykład na Dominikam Obytości albo gdzieś tam na Twinpixie o wiele trudniejsze są te wyrzutki. Jakiś gościu dołączył? O, widzę, że... O, jesteś number chip na odcinku u mnie. Jestem. Paskudy! Tu jest gruchotacz! Dobra. O, no to spoko, no to pomagaj. Odpada. Dobra, ale tam się nie pokonaliśmy, nie? Dobra, leży. O, jeszcze ten gówniak czerwony, co to w ogóle jest? Aj, no jeszcze nie jest to niebieski, jeszcze parę fal. No sporo ta burzówka trwa. Chyba będzie tam 20 minut. Chwilę wytchnienia. Wkrótce nadciągnie kolejna fala. O, masz ze sobą znajomych? Okej, okay, teraz na B. No to jak mówię, że B, i do zbierania surowców, używając konsoli burzowej tarczy. Zobaczymy, jak się sprawdzi to, co Radek wyobudował przed chwilą. Przygotuj się na atak z północy. Nic z tego. Dobra, obrona burzowej tarczy 3 już. Lecimy. Fala trzecia. To ja tu z metalu, mogę jeszcze raz? O, bardzo ładnie, za dużo metalu się traci. Dobra, sobie Amma chyba na spawnie. Ty nie jesteś misiu. Za drogą. Dobra, sobie tutaj drzewka rozwalę. W ogóle... Ja chyba sobie w ogóle całą tą muzykę oskuję z piór, można powiedzieć, że to wszystkie drzewka zniszczę. Więc tego będzie bardzo dużo maców. I ogólnie... What? No kto tak szybko to rozwalił? Ale chwilę wytchnienia! Jak widzicie, rozwalili tak naprawdę beze mnie jedną falę. Przygotuj się na atak ze wschodu! I teraz to C, więc... Chyba C będzie najtrudniejsze, no bo to jest ostatnia fala. To musi być najtrudniejsza, bo... Strasznie łatwa burzówka. Tak? Strasznie łatwa burzówka. No czyli stanczka, what the fuck? O, stamtąd, no. No tutaj number chip ma jakąś bardzo wysoką moc, tam ma. Niestety. Bez żartu. Chciałbym. Okej. Odpada. Nie, nikt tu nie
zastrzał? Czemu ty tego nie zabudowałeś? Ustaki! Nic z tego. Ale to co, chyba sobie zmienię broń, bo to jest strasznie ważne. O, to poczekaj. Ja mam średnie na błędź, poczekaj. Czekaj, już ci daję. Okej, bo jest kolorek tutaj innego, żeby ja ci dać. O, czekaj, poszli dam ci na górę. O. Tak. Masz trochę tego. Dobra, jeszcze minutka, to na spokojnie. Atakował, żeby ammunię tracić po prostu i nawet nie dojdą do burzy w 20 sekund. O nie, czekaj, jak oni to rozwalili, tak? Tak? Czekajcie, ja budować tu nie mogę. Mamy problem chyba. A, dobra, to już nawet nie ma co atakować. A więc ja wam sobie już potańczę, no to jak widzicie, nie jest tak trudno zrobić burzówkę. Myślałem, że będzie troszeczkę trudny, ale na easy po prostu mi poszło. Więc to będzie koniec tego odcinka. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję na kanale, no i do kolejnych odcinków. Siemanko!